Weekend w gminie Koziegłowy upłynął w westernowym stylu za sprawą trzeciego festiwalu miłośników koni i muzyki z kopyta, który stał się już wizytówką gminy. Nie sposób zrobić tylko i wyłącznie dni jakiegoś tam miasta pod względem muzycznym. Należy się wpisać też pod względem tematycznym. My mam nadzieję, żeśmy trafili w setno. Drugiego takiego festiwalu na okolicy na pewno nie ma z końmi, gdzie możemy dużo się nauczyć, dużo pooglądać, czego ja osobiście jako laik koniarstwa nigdy w życiu nie widziałem. Dwudniowa impreza rozpoczęła się w sobotę już o godzinie 9. Miłośnicy koni, ale tych mechanicznych, podziwiali zawody samochodowe off-road. Po godzinie 14 odbyła się parada konna oraz przejazd samochodów i motocykli. Na festiwalu każdy znalazł coś dla siebie. Na smakoszy czekały kopytka. Skoro festiwal z kopyta, no to muszą być kopytka, proszę Państwa. A ponieważ nasza gmina słynie z tego, że mamy 16 kół gospodyń wiejskich, w związku z powyższym chcemy powiedzieć, że one po prostu gotują wyśmienicie i mają swoje regionalne przepisy. Dlatego jest konkurs na najsmaczniejsze kopytka. Ale oprócz tego mamy dwie wspaniałe restauracje. To jest Kaczma Czardasz oraz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Zacisze. Miłośnicy mocnych wrażeń z zapartym tchem podziwiali pokaz kaskaderki konnej w wykonaniu Red Simon Wild West Show. Jeździć konno uczy się człowiek całe życie. Jak już ktoś osiągnie tytuł mistrzowski, to wcale nie oznacza, że już osiągnął wszystko w tym sporcie, więc dalej się człowiek szkoli. My prowadzimy tą grupę, prowadzę tą grupę od 15 lat. Przychodzą nowi członkowie, tak jak najmłodszy brat Dominik, który zaczął startować w tych pokazach dopiero w zeszłym roku, ma 16 lat teraz, mimo to zdobył w tym roku już pierwszy tytuł mistrza Polski. Jak dużo kontuzji musi być, żeby tak jeździć? Jak w każdym sporcie, to są kontuzje, to są rzeczy, o których człowiek nie myśli. One się zdarzają oczywiście, ale staramy się o tym nie myśleć. Oprócz tego uprawiamy jeszcze taką trudną dyscyplinę sportu, jak ujeżdżanie byków. Tam te kontuzje naprawdę się często zdarzają, ale jest jedna rzecz przy sportach ekstremalnych, przy takich ekstremalnych pokazach, nie można myśleć o kontuzjach, o konsekwencjach, dlatego że to blokuje organizm i blokuje psychikę człowieka, a w tym sporcie tego nie może być. A wieczorem na scenie odbyła się prawdziwa uczta dla fanów rocka. Dzień nas rzucony, gorzkich łez, wodospady, nagły strach, tuż nad ranem po złym śnie. Żaden gest nieprzyjazny, ani plan zbyt odważny, nie ma szans, chociaż krew gorąca jest. Tuż po Irze na scenie pojawił się człowiek, który nie liczy godzin i lat. Plany takie najbliższe. No to dzisiaj granie, jutro gramy, każdy piątek, sobota, niedziela. Jeszcze do końca października praktycznie jest praca. Potem może troszeczkę luźniej, wolniej ponagrywamy coś. Chociaż to większego sensu nie ma, bo i tak tego nikt nie słucha. Bo no, ja i tak liczę na to, co nie liczę, czyli na nie liczę godzin i lat. Kiedyś klikałem w ikonkę na YouTubie, jest pięknie, bo jest chyba z 24 miliony wejść. Czyli ktoś tego słucha od czasu do czasu, ale będziemy coś robić, będziemy. Trzeba coś od czasu do czasu nagrać, puścić w internecie i zobaczyć, czy będzie jakiś odzew słuchaczy, czy nie. Jakaś płyta się szykuje? I widzicie Pani, cały czas muszę mówić, że to nie ma sensu. Płyt się nie sprzedają. Kiepsko, lepiej zrobić jakieś jedno, drugie nagranie i zostawić to w internecie. Jeśli chwyci coś, no to wtedy można robić płytę. Przecież wiadomo, że nikt nie będzie latał po sklepach, pytał o płytę Andrzeja Rybińskiego. Bo ja wiem, że mój czas jest schyłkowy, ale jest jeszcze w miarę dobrze. Tak jak mówię, bazuję na tym, co do tej pory robiłem. Więc o czymś nie rozpaczaj, gdzieś nawet mały
pogoda jest dla bogaci, dla niebogaci są to co zyskamy, więc od się chcę nie rozpaczaj, dziś nawet małe dziecko wie. Pogoda jest dla bogaci, dla niebogaci są to co zyskamy. Chciałbym pozdrowić widzów ITV Region. Andrzej Rybiński. Niedziela rozpoczęła się od międzynarodowej wystawy psów rasowych. Pod sceną natomiast swoje umiejętności zaprezentowała formacja tańca estradowego Pokusa. Wśród atrakcji znalazły się również konkurs na strój w stylu country, strefa Indianina i kowboja, a także animacje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru byli Natalia Kukulska oraz Jem.